Kurka. A możecie zamknąć które drzwi? Które? Drugie, trzecie? Od góry czy od dołu? Ja to środkowe zamykam, uwaga. Czerwony. A który z dolnych może? Ale to czerwonym zamyka pierwszy. Okej, no to na pierwszym zamknę. Chwila. Trochę więcej, żeby potem fajnie wyglądały zielone, tak? No to jeszcze nie wiadomo. Nie, no to musi całe to zapchać, nie? Niech się zrobi tak. Muszę parę tak zrobić. Chyba, to można tak umieć wszystkich, nie? I zielonym, tak? A to jeszcze. To weź tu przemaczne jest tam, żeby powiedzieć, że to dymienie mechaniczne, ten napis. Dobra, i klapa do tego. Wybierając kierunek mechanika i budowa maszyn, nie zdawałem sobie sprawy, że istnieje taka specjalizacja. Później, gdy przyszedł czas wyborów, na różnych prezentacjach wydał się to bardzo interesujący kierunek dalszego rozwoju i rozbudowania tej wiedzy z podstawowego kierunku mechanika i budowa maszyn. I tak się też stało. Dużo ludzi podczas jeszcze trwania studiów ma możliwość zaczęcia pracy w ciekawych miejscach. Nie jest to oczywiste na wszystkich kierunkach studiów. Bardzo łatwo o pracę i bardzo dużo osób podczas toku nauki właśnie już pracuje i zdobywa doświadczenie. To mnie osobiście zaskoczyło to, że różne rzeczy słyszało się o prowadzących, a prowadzący na tej specjalności to są ludzie z pierwszą klasą. Osób ciekawy prowadzą wykłady, dają przykłady na rzeczywistych obiektach, nie są to rzeczy tylko teoretyczne. Jeszcze możemy, powiedzmy, trochę być bardziej w tym budownictwie, bo projektujemy systemy klimatyzacji i wentylacji. W sumie to jest jedna z tych rzeczy, które się tutaj uczymy, prawda? Są też na przykład uprawnienia sapowskie, czyli chodzi po prostu o uprawnienia związane z montażem i eksploatacją urządzeń elektrycznych. Tak, przede wszystkim jest egzamin F-gazowy wraz z kursem z osobą, która prowadzi z nami zajęcia na uczelni, więc jest to tak jakby ta lepsza wiedza i bardziej ugruntowana i możemy na tym kursie uzyskać na przykład uprawnienia F-gazowe albo sapowskie, które są bardzo potrzebne i dobrze rozpatrywane, jeżeli chodzi o szukanie nowej pracy. Organizowane dla uczelni ogólnie, może też, ale też kierunkowo one są, wyjazdy na praktyki do CERN-u. Także myślę, że to jest też dosyć ciekawe, że po prostu uczelnia ma takie kontakty. Tak, oczywiście są też bardzo ciekawe wycieczki organizowane do na przykład browarów w Brzesku. Studiami Człowiek Żyje i też na tej specjalizacji mieliśmy szansę zintegrować się grupowo. Uczestniczyliśmy m.in. w zawodach sportowych organizowanych u nas na wydziale w ramach Festiwalu Mechanika. I liczymy też, że tak powiem, przyszłe pokolenia, czyli na przykład Państwo, dołączycie do naszego kierunku. Wspólnie będziemy mieli okazję się zintegrować.